Znajdujemy się na zamku Chojnik, bo gdzie ja się mogę znajdować? Tylko na tym zamku najczęściej. Pytania o historię zamku Chojnik. No, historia jest bardzo długa. W zasadzie ona gdzieś tam ginie w mrokach dziejów. Trudno w ogóle ustalić, gdzie ona się tam zaczyna i w jakim okresie. Pierwsze jakieś tam podania mówią wręcz o jakimś tam legendarnym, drewnianym dworze myśliwskim, który stał na tym wzgórzu. Moglibyśmy się jeszcze dalej cofnąć, bo tak naprawdę tutaj nawet są zachowane relikty pogańskich jakichś obrzędów, jakiegoś kultu, gdzie tutaj na wiosnę coś palono, jakieś ofiary składano, ale to już w ogóle cofamy się w zupełnie inne tysiąclecia. Natomiast jeżeli będziemy mówić już o średniowieczu, o tym, co nas najbardziej interesuje, to niewykluczone, że w XIII wieku tutaj był postawiony na tym wzgórzu dwór myśliwski, książąt, którzy tutaj na tych terenach panowali. Kto i kiedy go postawił, nie wiadomo. Wiadomo, że byli to Piastowie. Natomiast nie ma żadnych danych dotyczących, kiedy ten dwór się pierwszy pojawia, bo tak jak powiedziałem, są to tylko i wyłącznie legendarne jakieś podania. Jedna z tych legend mówi o tym, że Tatarzy, którzy najechali na Królestwo Polskie w pierwszej połowie XIII wieku, czyli gdzieś tam w roku 1242, zatrzymali się pod Legnicą, gdzie doszło do tej słynnej bitwy, że również tutaj dotarli, próbowali zdobyć ten drewniany dwór na tym wzgórzu, na tych skałach właściwie stojący, ale to się nie udało i rzekomo do dzisiejszego dnia można znaleźć podkówki po tatarskich koniach, malutkie podkówki po tatarskich koniach w Piekielnej Dolinie. Taka pierwsza uwaga, Tatarzy koni raczej nie podkuwali, więc o tatarskich podkówkach trudno tutaj mówić, natomiast znajdujemy tu rzeczywiście podkówki, ale to są podkowy normalne końskie, które tu były używane przez dziesiątki lat, setki właściwie, zarówno konie rycerskie, jak i późniejsze konie gdzieś tam gospodarcze. Kłopot polega na tym, że te konie były wtedy troszeczkę mniejsze niż współczesne, bo w ogóle wszystko było mniejsze i ludzie byli niższego wzrostu, konie były mniejsze. I dwa fragmenty podków mamy tutaj w gablocie schowane do obejrzenia, tutaj właśnie z wykopalisk na terenie zamku. One są rzeczywiście malutkie, może na tej podstawie ktoś tam potem w XIX wieku wysnuł tą legendę o tych tatarskich konikach. Ale mniejsza o to. Legenda jakaś istnieje, że rzekomo w XIII wieku był tu drewniany dwór. Pierwsze jakieś już potwierdzone elementy murowanych budowli, czy drewnianych, pojawiają się dopiero gdzieś w okolicach początku wieku XIV. Tutaj sprawa jest ciągle niejasna. Dwa lata temu zakończyły się tu pierwsze właściwie takie wykopaliska, one trwały tu 3 lata. Z Akademii Wrocławskiej przyjechali archeolodzy, którzy zaczęli tu, Uniwersytetu Wrocławskiego przyjechali archeolodzy, którzy tu zaczęli badać ten zamek. On był pierwszy raz w ogóle badany archeologicznie, opisywany wcześniej był, natomiast nie przeprowadzono nigdy badań. No i wyszły nam tutaj pewne jakieś dziwne historie, dlatego że najpierw pierwsze źródła, zresztą pisane, które mamy tutaj, książki wszelkiego rodzaju, dosyć stare, mówią o tym, że zamek budowano w latach 1356-64, ale to niestety, te teorie zostały całkowicie obalone. W tej chwili nie znam dokładnie mniej więcej, kiedy ten zamek tutaj był ostatecznie budowany, ale wiadomo, że górna część murowana pochodzi z pierwszej połowy, z wczesnych lat, pierwszej połowy XIV wieku, gdzieś lata 20-40. Więc już troszeczkę się cofamy, ale to jeszcze nie koniec, dlatego że nagle się okazało, że ten zamek, który ten tak zwany górny zamek, ta siedziba Palatyna, czy siedziba władcy, różnie możemy go tam nazywać, on nie jest wcale najstarszą częścią murowaną. Otóż tu zupełnie w sposób przypadkowy okazało się, że ten dziwny fundament pod tak zwaną basztą łupinową, która jest tutaj na dole, który jest dosyć duży, okrągły i trochę dziwny, zupełnie nie pod tą basztę budowany, okazało się, że jest to najstarsza część murowana zamku. Fragmenty zaprawy wydobywane między kamieniami z tych fundamentów, jak i sposób, nie wiem, ja się do końca na tym nie znam, to jest sprawa archeologów, przeczy temu, że górna część jest najstarszą częścią. Jak się okazało, że tutaj być może jeszcze w czasach, kiedy stał u góry drewniany dwór, tu na dole postawiono ogromną, murowaną, okrągłą wieżę, która była znacznie większa od wieży, która stoi obecnie na górnym zamku. Nie znamy ani jej wysokości, ani jej losów, nie wiemy, co się z nią stało. To, co w tej chwili zostało tam, czyli ten fundament plus taki loch w skale, ni to wykuty, ni to naturalny, się okazuje, że to była w ogóle cysterna na wodę, która zaopatrywała tą wodę, tą wieżę w wodę w sytuacji, gdyby została oblężona i nie było dostępu. Tam zbierano deszczówkę w tej cysternie. Obecnie jest to nazywane lochem głodowym.
No ktoś tak wymyślił i tak zostało, ale tak naprawdę jest to cysterna w rzeczywistości, która zaopatrywała wieżę w wodę. Nie wiemy dokładnie, jakie są jej losy. W każdym razie mur, który przylega do tych fundamentów, który jest z XV wieku, jest ponad 100 lat młodszy od fundamentów tej wieży. I tu już w tym momencie wszystko się wywraca do góry nogami. Także początki murowane tego zamku są trudne do ustalenia. Mówiło się do tej pory, że Bolko II mały zamek stawiał, czyli tą najstarszą część u góry. Jest to w tej chwili też już bardzo mocno podważane, mało prawdopodobne, bo Bolko II w momencie, kiedy tutaj pierwsze podwaliny pod ten zamek murowane kładziono, miał kilka lat, więc jako kilkulatek raczej nie zlecił budowy tego zamku. Prawdopodobnie ktoś z jego rodziny, ktoś znacznie starszy, tak do końca też już nawet nie wiemy chyba kto, możemy tylko domniemywać. Nie będę tu już wyjaśniał, czy był to Bolko I, czy był to któryś z jego braci, kuzynów, krewnych, wujków, bo to już nie ma w tej chwili większego znaczenia. Szansa na to, że się o tym dowiemy, też jest już praktycznie żadna, chyba że znienacka gdzieś wypłyną jakieś niesamowite dokumenty, które gdzieś są ukryte, a o których jeszcze nikt nic nie wie. Ale na to bym aż tak bardzo nie liczył. Do tej pory twierdzono, że gdzieś tam w latach 70. XIV wieku zamek otrzymał rycerz o imieniu Gocze II z przydomkiem Szof. Ze starego rodu, który przyszedł tutaj z Łużyc albo z Miśni. Oni w rzeczywistości od dłuższego czasu, ponad 100 lat mieszkali w starej kamienicy. Tam jest zresztą resztki zamku obecnie restaurowane. Głównie jest restaurowany most, który do tego zamku prowadził, bo był to taki dosyć ładny, pięknie zbudowany most. Jest szansa, że zostanie całkowicie odbudowany. Właściwie on już jest, tylko powoli w tej chwili następuje rekonstrukcja murów i resztek wieży, które tam istnieją. Zamek miał też burzliwą historię, wspłonął się bodajże chyba w XVI wieku. Potem był na nowo odbudowany, potem znowu popadł w ruinę. No niewiele z niego zostało, ale można oglądać. Stamtąd mniej więcej wywodzi się cały ród Szafgoczów. Gocze II, który otrzymał ten zamek, w tej chwili to już jest podważane, czy on go otrzymał w latach 70. Raczej znowu są teorie potwierdzone jakimiś dokumentami, że albo go dostał w spadku, albo go kupił dopiero w latach 90. z kolei. Jedno jest pewne, w 1393 roku Gocze II ufundował kaplicę, której resztki do dzisiejszego dnia są, można obejrzeć taki rodzaj wykusza. Ona kiedyś była bardzo piękna, w stylu gotyckim zrobiona, taki, był to już późny gotyk właściwie. Trochę przypomina te budowle, które możemy w Pradze zobaczyć, bo to raczej tutaj dominowała stamtąd kultura idąca. Były te, no, wykusz był bardzo piękny, bogato rzeźbiony. Są rysunki, jak on wyglądał, one się dosyć dobrze zachowały, więc możemy tylko to zobaczyć. Natomiast sama kaplica już się nie zachowała poza wykuszem i poza pierwszym wizerunkiem herbu, który tam jest na zworniku, czyli cztery czerwone pasy w słup na srebrnym polu. Inni opisują ten herb jako 8 pasów, 4 srebrne, 4 czerwone. Różnie są opisywane. Jest z tym związana jakaś tam legenda, że przodek tego rodu po jakiejś bitwie pod jednym z miast, gdzie się bardzo odznaczył, cesarz chciał mu uścisnąć rękę, pogratulować dobrej walki i tak dalej. A rycerz miał bardzo zakrwawioną rękę, nie chciał zabrudzić cesarskiej dłoni swoją krwią, bo sam też mocno krwawił. I wytarł tą rękę po prostu o pancerz. Przejechał po pancerzu i zostały 4 czerwone smugi po palcach. I w nagrodę za tą waleczność cesarz mu nadał taki herb. Jest to niestety tylko i wyłącznie legenda, bo legenda się powołuje na konkretne miasto i konkretną bitwę, natomiast historia nic nie mówi o konkretnej bitwie pod tym konkretnym miastem, więc jest to raczej totalna bzdura. Ale legendy herbowe mają to do siebie, że ktoś je musiał wymyślić. Może i one tam jakieś źródło prawdy mają, aczkolwiek mało prawdopodobne. Bo raczej ten herb dostali od królów czeskich, natomiast nie od żadnego cesarza niemieckiego. To, że otrzymali herb z Czech, jest bardziej prawdopodobne. Herb zresztą ma również swój polski jakiś tam odpowiednik. W języku polskim jest nazywany Gocze lub Gocz, ale raczej nie widziałem, żeby gdzieś tam w naszych herbarzach one popularnie występowały. Prawdą również jest to, że Szafgoczowie byli szlachtą polską, co zresztą nie jest niczym nadzwyczajnym. Bo skoro mieszkali tutaj na Śląsku, obecnie nazywany Dolnym Śląskiem, kiedyś tego podziału nie było, a Śląsk należał do Królestwa Polskiego, więc w tej sytuacji no, musieli mieć szlachectwo polskie z automatu po prostu jako rycerze. Zresztą oni się o to szlachectwo potem upomnieli kiedyś, bo w roku 1653 Jan Udalryk Szafgocz pojechał na Sejm Polski do Warszawy i zażądał potwierdzenia polskiego szlachectwa.
Ono mu dużo dawało, więc zażądał potwierdzenia. Oczywiście mu potwierdzono to szlachectwo. Notabene sam Jan Udarczyk był pułkownikiem wojsk polskich. Walczył w tej słynnej bitwie pod Beresteczkiem, co nie zmienia faktu, że sam Śląsk w tym czasie już był w zasadzie pod władztwem austriackim. Najpierw czeskim, potem austriackim, ale to nie zmieniało faktu, że szlachta patrzyła na to trochę inaczej. Czy to była szlachta polska, francuska, czy czeska, czy niemiecka. Szlachta to jest pewien rodzaj międzynarodowej gildii, ona wszędzie uznawała swoje prawa w różnych krajach, te prawa różnie wyglądały, ale no chyba nasza szlachta miała najwyższe prawa, bo prawdopodobieństwo, że jakiś zwykły szlachcic francuski zostanie królem francuskim jest żadne, natomiast bez żadnego problemu szlachcic mógł zostać królem w Polsce, co zresztą mieliśmy przecież taki przypadek, bo chociaż Sobieski w pewnym sensie no, należał trochę do magnaterii, ale pamiętajmy, że on się jednak wywodził ze zwykłej szlachty. Ród zdobywał pozycję i majątek przez wiele lat, a jednak zwykły szlachcic został królem wybrany. To samo zresztą dotyczy Michała Korybuta Wiśniowieckiego. No tutaj był już ród książęcy. Sobieski księciem nie był, Korybut był, ale to jest nieistotne. Mniejsza o takie szczegóły, bo mówimy na temat zamku Chojnik. Gocze otrzymuje ten zamek, kupuje lub dostaje go w spadku, mniejsza o to, zaczyna na nim rządzić. Tutaj jest taka dość niesamowita historia, bo ten człowiek w przeciągu dosłownie krótkiego w pewnym sensie swojego życia, bo zaczął go, zamek dostaje dość późno, ale doprowadza do niesamowitej potęgi tego rodu. Oni z małego rodu siedzącego na jakimś tam małym zameczku w kamienicy nagle stają się jednym z najbardziej znaczących rodów rycerskich na Śląsku. I to wystąpiło w przeciągu dosłownie kilkunastu, czy tam 20-30 lat. To jest pewnego rodzaju fenomen. Gocze musiał rzeczywiście mieć łeb do zarówno zawierania wszelkiego rodzaju małżeństw, sojuszy, jakichś znajomości, jak i również do interesów, bo nie zrobi się tego bez pieniędzy po prostu. Jest sporo informacji na ten temat, jak on to zrobił, ale to i tak troszeczkę no, trzeba przyznać, że człowiek był niepospolity. Jego wizerunek możemy obejrzeć w tej chwili w muzeum w Cieplicach. To muzeum jest w dawnym klasztorze cystersów. Tam stoi zrobiony w XIX wieku posąg z bosiądzu Gocze II. Zachowany mniej więcej takim stylu, w jakim w tamtym czasie rycerze się i ubierali, i posiadali zbroję, i nosili się, więc taki dosyć wierny, no trzeba przyznać, dosyć imponujący odlew z Mosiądzu, zrobiony w sposób bardzo ładny. Do tego wszystkiego kiedyś Gocze II dorobił się kamienicy, w kościele swojego nagrobka. Był to pięknie wykonany nagrobek z kamienia w miejscu, gdzie spoczął. Niestety płyta uległa całkowitemu zniszczeniu w kościele w Cieplicach podczas pożaru tego kościoła. Dawno, dawno temu. Płyta już nie istnieje, został tylko rysunek, jak ta płyta wyglądała. Gocze gdzieś tam, jego prochy leżą do tej pory pod tym kościołem, ale raczej na znalezienie ich nie ma co marzyć. No nieważne, w każdym razie zostawmy już tego Gocze II. On był w pewnym sensie jak gdyby taką protoplastą tego rodu. On miał kilkoro dzieci, w sumie trójkę bodajże. W każdym razie z tego potem powstały takie główne linie Szafgoczów. Ten ród się potem jak gdyby rozdzielił. I nie zawsze zamek należał ciągle do jednej linii.
pisarze, rysownicy, podróżnicy, twórcy, poeci, muzycy i inni, czyli wszyscy, których nie chciałbyś spotkać w ciemnej uliczce, a znajdziesz ich w Fantasmagorii.